Witam bardzo serdecznie. Mam dzisiaj gości w redakcji. Możecie się przedstawić? Nekaza Stefan. Kamil Nekaza. Aleksandra Nekaza. I wy jesteście wnuczkami pana Nekazy, tak? Tak. Dobrze, proszę nam powiedzieć, co pana sprowadza tutaj? Tu mnie sprowadza taka historia, że tu jest dokument o zabranie dzieci. A dzieci nie chcą iść, dzieci chcą być z nami. Dobrze, to przy rodzinie. Proszę nam powiedzieć, dzieci to są dzieci pana syna, tak? Syna, tak. I dlaczego są u pana w tej chwili? Syn jest we więzieniu, zakład karny Wierzchowo, a mama zapomniała o dzieciach. Jest daleko, daleko. Daleko w środzie Wielkopolski mieszka mama, niby tam nie ma. Ale nie wiemy, bo tu są wszystkie dokumenty pani przejrzy. Tak. I w związku z tym, ponieważ dzieci nie miały gdzie być, przeprowadziły się do... Bo pani taka Mariola, tu jest proszę adres, tak, zadzwoniła ze wnuczusią do nas, że zabrać dzieci, bo są na chodniku. Godzina 10 wieczorem. Ja pojechałem z takim gościem znajomym po nich. Zajechaliśmy tam, może było 11, pół 12. Zmarznięci, biedni, głodni, bo rano tylko jedli, poza tym nic więcej. I mówi, dziadek, jedzenie. No to ja po drodze na CPN-ie kupiłam jedzenie, napój i biedne usnęli. I przywieźliśmy ich do domu. I na rano zgłosiłem kuratorowi, że dzieci tak i tak się znajdują. Znajdują się z powrotem u nas, nie? Bo niby pojechały na wakacje. Do babci, matki do matki, nie? Ale się okazało, że te wakacje nie były tam, bo się znalazły w środzie, bo ona tam znajdła. Tu wyszedł gościu z więzienia i ona go zapoznała, jak nie było naszego Przemka, to ona znalazła sobie gościa, nie? I pojechała w długo. I te dzieci wyrwała. Ja mówiłem dzieciom, nie jedźcie, bo wyprowadzi na psią drogę, nie? Ale dzieci biedne, małe, zgodzili się na ten wyjazd i pojechali. I musiał pan po nie jechać? I ja musiałem jechać i odebrałem, ale zaraz było zgłoszone i na policji, i było zgłoszone, proszę pani, kuratorowi, nie? Kurator przyjechał, obejrzał dzieci, mówię, proszę spojrzeć. Z opieki była pani Bogusia, jak ona tam, pacholczyk, pacholak. Obejrzała dzieci, czy nie są pobite, czy to. Ta miała gdzieś guza, bo ten tam ją... Fener, to zapalniczką miał rzucić. Zapalniczką miał rzucił, nie? Tam miała guza. Ale mówili, że jej tam bili, nie? Zamykali go co mną. I tam się robiło inne sprawy, nie? Nie będziemy tak mówić przy dzieciach, bo jesteśmy ludźmi rozsądni. Tak. No i teraz nam chodzi, żeby te dzieci zostały. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja prawna. Matka jest pozbawiona praw rodzicielskich. I ojciec sądownie. I ojciec też. Tak? Tak prawdopodobnie pani wynika z papierów. Tak, z papieru za chwilę obejrzymy, tylko proszę mi jeszcze powiedzieć, czyli dzieci są, a wy staracie się o przysposobienie ich, tak? Tak, tak, tak. Dziadek, babcia. I na jakim etapie jest sprawa? I już dostałem, dzisiaj tu są dokumentacje wszystkie, nie? Tu pani się spojrzy, to pani Irena wykaza i zaświadczenie, bo opieka żąda, bo tam 400 zł dostają, a nie, to troszeczkę tam jest. A ja mam emerytury 700 zł, moja ma 800, to wie pani jak to jest, nie? To ja tu do opieki chodzę tam, nie? Żeby tam jakieś tam parę groszy dali, nie? No bo do szkoły my ich wyposażyli, nie? Bo dużo Wioleta, córa pomogła, nie? No to jak dostałem z opieki te 400 zł, no to oddałem trochę córce, żeby ich posłać do szkoły, nie? Szkoła załatwiła wszystkie książki. A gdzie chodzą te szkoły? Do Nowej Wsi. Szkoła załatwia książki. Szkoła dostali wszystkie książki, nie ma prawa powiedzieć. No, dzień dobry. Rozumiem. Czyli chodzicie normalnie do Nowej Wsi? Tak? Normalnie dzień w dzień do szkoły chodzą. Uczęszczają do szkoły i normalnie. Panem. I mieszkają tu razem z nami. Bo Kali dzisiaj nie był, bo był chory. No, bo był biedokory, dzisiaj nie poszedł. Ale na jakim etapie jest ta sprawa? Etap jest taki, że dostałem tu, że będzie adwokat z Urzędu z Poznania, nie? I zaświadczenie, które się ubiegamy o te dzieci, nie?
tak wygląda. No, ale z tego co wiem, to w piątek macie odstawić dzieci do domu dziecka, tak? Ja nie wiem, pani. Nikt mi terminu nie doznaczył. Tak, nie, nie ma terminu. Proszę pani, kochana, tu jest koperta tak dużo. Violeta. Nie, nie ma terminu, proszę pani. Mhm. Tam niech pani otworzy, ale to jest adres, widzi pani, nie dla nas, bo to jest adres dla matki ojca, nie? Mhm. A my są dziadkowie. To jest wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. No bo my się staramy o te dzieci, nie? To co no brakło, to my. Napisaliście? Tak, wszystko jest dodane, wszystko jest w etapie. Wszystko trwa. Czy wy się staracie o adopcję, czy o rodzinę zastępczą? Pani, rodzina zastępcza. Mhm. Bo adopcja to jest niemożliwe, nie? Mhm. Praktycznie tak sądzi mi powiedzieli, że się zawiacie, nie? Bo to jest tu dokument do sądu, nie? Tak. Nie, to jest ten PCPR. Samotuły. I tu są te ich tu dane, nie? To gdzie ich oddać. A my ich nie chcemy oddać. Czyli to, że skierowanie z 22 września jest skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej Meget w Szamotułach. Tak, to jest to skierowanie. I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą i tak dalej w Szamotułach, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szamotułach, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w sprawie kieruje do waszej placówki Kamila i Aleksandra. Ale nie ma terminu. Nie ma. Proszę pani, takiego terminu nie mamy. I wy teraz złożyliście wniosek o to, że jednak, żeby zostały u was w domu. Pani, to już jest w sądzie dawno złożone. Dawno kiedy? 17 sierpnia, pani kochana, była rozprawa o pozbawienie praw rodzicielskich i tam pani sędzia i zaznaczyła, nie, że będą umieszczone w placówce. A tu jeszcze widzi pani, chodzi o adwokata z Urzędu Poznania niby mam dostać, bo nie jestem na tyle hojny w kasie. Ojejku, tu jest dużo tych papierów. Dobrze, czyli tu pan dostaje adwokata, którego wyznacza okręgowy adwokat. A to widzi pani, już pan dostał tego adwokata? Nie mam jeszcze wiadomości, jaki adwokat. A tu jest to, co opieka żąda niby. Zaskoczenie, że my się nimi opiekujemy, że są u nas i tak dalej, te dzieci, nie? Jeszcze było coś tam, ale pani, wie pani co, tu są nasze skrusu rzeczy. Ja nie wiem teraz. Czyli macie teraz wyznaczoną jakąś sprawę w najbliższym czasie? Nie ma jeszcze terminu. Nie ma terminu, a jednocześnie jest już... Zero, pani zobacz tu. No. Ja mam adres znaleźć tej matki, skoro ja wiem, że jest w Środzie Wielkopolskiej, ale nie ma dokładnego adresu, bo skąd? To, co my napisali, to sąd mi odpowiedział, że jest niezgodnym mój adres. No ale jak jest niezgodny, to co, ja mam wziąć samochód, rower i jechać ją po środzie szukać? Nie ma takich szans, nie? Czyli wy musicie znaleźć... No zobacz pani, jak jest tutaj zaznaczone od sądu papier. No niech kurde, szuka policja w środku. No tak, proszę pana. Wszystko wiemy. Policja we Wronkach powiedziała mi, że niech zlecą im. To nie ma sprawy, że ich nie znajdą. Nie? No ale ja prywatnie nie mogę, bo kto mnie na moje słowo prywatne będzie słuchał? Powie, proszę pani, ma pani się zgłosić na policję. No ale zrobił pan coś w tej sprawie tutaj? Tak, jest odpisane. Aha, no właśnie, to terminy, nie? Znowu. To jest termin taki, proszę pani, to napisał mi policjant mój dzielnicowy o jak to ma przebiegać do sądu i to wysłałem. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, a w szkole jakoś tam próbowaliście jeszcze? W szkole... Byłem tutaj raz, jak poszli do szkoły z początku, nie, a tak nie ma żadnych tam uwag, żeby było tam jakoś, nie, do ujechania, nie? Znaczy szkoła w jakiś sposób nie mogłaby też pomóc? No nie próbowałem w tej chwili, bo to widzi pani, pismo jest dopiero w piątek przyszło, nie, a dzisiaj mamy w środę, no to będziemy mówić, no to jest 4 dni, nie? I oni biedne, teraz się boją, ten mówi, że się będzie chował, ten nie pójdzie.
Dzisiaj chory, biedak może się wystraszył. Ale ucieknę. Tak, ucieknę. No nie są takie proste no nie rzeczy, są, nie? Nie są, naprawdę. Pani, to jest nie, rzecz. To mam jest dyskusję smutne. Taką. Skoro tak niedobry dziadek i babcia i 10 lat prawie by wychowali i 7, nie? Mhm. A teraz nie masz prawa mieć. Mhm. To jest trochę nie tak, nie? A teraz bo oni tak nie zajmowali się nimi, mhm. proszę pani. My tylko do tej pory, nie? Tam mhm. dostali zawsze koncert swój. Cicho sza, nie? Bo nigdy wie pani jak się robi, nie? No. Żeby dzieci nic nie widziały. No. No dobra, narysuj się tam. One tam są złote dzieci, one bez dziadka nie żyją. No ty szczęście, że macie takiego dziadka i babcię, nie? No a Wioleta ciocia to co? Tak by się ściekła by się ze nimi, no. Mówi no jedźcie, no jedźcie, no pojedziecie. I tak to wygląda. No dobrze, chcielibyśmy te dzieci mieć normalnie, tak jak są. Mhm. Czy tam ta opieka tam da te pory groszy, czy nie, no to nas jest tak wychować. Bo jeszcze mam syna w boku, nie? Mieszka, to jak wybudował się. Nie pijący, nie palący, nie nic. Gospodarstwo mała Boże mu oddał. I jeszcze do pracy chodzi. No i też pomogą, nie? No bo... Ma 38 lat. No, no i no. 38 lat. I mają małe tylko te jedne kruszynkę, nie? Czyli co? Chcecie zostać babcią dziadka? No ładnie odpowiedz. Tak, no, czy nie? Tak. Tak. No dobrze, zobaczymy, co się da zrobić.